Cześć, zaczynam egzamin gimnazjalny z marca roku 2020. Jest to egzamin próbny. Więc zrobimy zadanie pierwsze. Na diagramie kołowym, tylko kalkulator otworzę, w razie czego. Dobra. Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soku w różnych smakach, które zostały sprzedane podczas festynu. Najmniej sprzedano soku pomidorowego, tylko 15 kartonów. Równa się 15 kartonów. Najwięcej jabłkowego. No to widzimy na naszym diagramie. I tak, oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. Łącznie sprzedano 125 kartonów soków. No i tak. Jak sobie możemy z tym poradzić? Wiemy, że jak mamy nasz diagram, to ten diagram nam mówi o tym, że to wszystko to jest 100%, tak? Ale co my tutaj jeszcze mamy? Nie wiemy, ile wynosi tak naprawdę procent ten kawałek, który odpowiada za sok pomidorowy. Więc możemy go wyliczyć od 100% odejmując. 30% grejpfrutowego soku, 20% pomarańczowego i 37,5% soku jabłkowego. I wtedy otrzymujemy, że nasz sok pomidorowy to jest 12,5%. Dlaczego to jest takie ważne, żeby to wyliczyć? Bo wiem, że wtedy 12,5% to jest 15 kartonów, tak? A 100%, czyli tyle, ile tych soków sprzedali, no to jeszcze nie wiem, muszę to wyliczyć. I wyliczymy to oto z tej takiej super prostej proporcji, czyli to razy to i to razy to. Czyli jest 12,5% razy x równa się 100% razy 15. Musimy wyliczyć x, więc dzielimy obustronnie przez 12,5. Więc x równa się 100 razy 15 przez 12,5. 100 razy 15. Jeszcze, czekajcie, bo się zamotałam. 100 razy 15 podzielimy przez 12,5 i otrzymujemy, że x równa się 120. Tak? Więc łącznie sprzedano wszystkich soków 120 kartonów, czyli nie jest to 125, więc to jest nasze fałszywe. Tak? Czy sprzedano o 30 kartonów więcej soku jabłkowego niż pomidorowego? Więc musimy wyliczyć, ile to jest te 37,5% naszych kartonów. Więc tak, tutaj wyliczę. Widzicie? Wiemy, że 100%, tak, czyli tyle, ile sprzedali w tym dniu, to było 120 kartonów. 37,5%, no to nie wiemy, ile to jest. I znów mnoży na ukos, czyli zamotałam się. 100 razy x równa się 120 razy 37,5. Razy. 37,5. Czyli tak, x to się równa to 120 razy 37,5 przez 100. X to się równa. Na górze mamy 4500 przez 100. To nam się skróciło i zostało nam 45. Więc sok jabłkowy ma 45, ten miał 15. I teraz pytają nas się, czy sprzedano o 30 kartonów więcej soku jabłkowego niż pomidorowego? Tak, jest to prawda. Dlaczego? Bo soku jabłkowego sprzedano 45 kartonów, pomidorowego
15, więc różnica między nimi jest 30. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie.